Witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj będę Wam opowiadać o księciu Buław. Książę Buław jest kolejną bardzo ognistą postacią w tej talii, ale oczywiście reprezentuje on inną formę tej ognistej energii, jakby inny typ takiego ognistego charakteru, który widzieliśmy już u rycerza i u królowej. Tutaj w księciu Buław łączą się ze sobą żywioły powietrza i ognia, ponieważ jako książę jest on przede wszystkim przypisany do żywiołu powietrza, natomiast w drugiej kolejności jest przypisany do żywiołu ognia, z którym związany jest dwór, w którym on się znajduje. Jeżeli spojrzymy na to, w jaki sposób on jest tutaj przedstawiony, od razu widzimy, że musi to być ktoś bardzo pewny siebie. Pomimo tego, że jest przedstawiony nago, to jego ramiona są otwarte, czyli jest on bardzo odważny, nie próbuje się zasłonić w żaden sposób. Każdy książę w tej talii jest przedstawiony nago i każdy książę ma jakiś rydwan. I oczywiście tutaj mamy rydwan, który jest stworzony z płomieni, ponieważ jest to książę Buław. Do jego rydwanu zaprzężony jest lew. W prawej dłoni trzyma on różdżkę Feniksa, natomiast na jego piersi znajduje się pewien symbol, jest to pieczęć. I za chwilę przyjrzymy się i wyjaśnimy sobie te wszystkie elementy troszkę bliżej. Natomiast zacznijmy od cytatu z Księgi Tota, który mówi nam trochę o tym, jak nasz książę wygląda. Na skroni ma promienistą koronę, zwieńczoną uskrzydloną lwią głową. Pod tą koroną zawieszona jest kurtyna z płomieni. Na jego piersi jest pieczęć Tomy Gatheriona. W lewej dłoni trzyma on różdżkę Feniksa, drugiego adepta, różdżkę mocy i energii. Drugą dłonią kieruje lwem, który ciągnie jego rydwan. Rydwan wzmocniony jest kołem promieniującym płomieniem. Jedzie on po rzece płomieni, zarówno pofalowanych, jak i tryskających. Jest tutaj kilka elementów, które sobie przeanalizujemy i może zacznijmy od jego korony. Jego korona ma 11 promieni i jak pierwszy raz zobaczyłam tą koronę, to pomyślałam sobie, że to jest korona statuły wolności. Natomiast statua wolności ma w swojej koronie 7 promieni, nie 11, ale jest tutaj pewne połączenie z liczbą 11, którego się zupełnie nie spodziewałam. Ponieważ statua wolności u swojej podstawy ma fort. I ten fort, który widzicie tutaj na zdjęciu, jest w kształcie 11-ramiennej gwiazdy. 11 symbolizuje czasem konflikt, rebelię, jest to jakiś brak równowagi. Ponieważ jeżeli spojrzymy na to w ten sposób, że 10 tworzy pewną całość, jest tu jakaś harmonia i jakaś równowaga, dodając do tego jeszcze jeden element i tworząc 11, tą równowagę jakby zaburzamy. I musi się tutaj pojawić jakaś walka, żeby z powrotem tą równowagę odzyskać w jakiś sposób. Także łączy się to bardzo ładnie z historią Stanów Zjednoczonych, ponieważ Stany Zjednoczone zyskały swoją wolność poprzez rebelię. Czyli musiały wejść w konflikt i musiały się sprzeciwstawić jakimś zasadom, żeby uzyskać wolność. 11 w numerologii jest to liczba mistrzowska i jest ona nazywana liczbą posłańca duchowego. Także jest też coś magicznego w liczbie 11 i jeżeli pomyślimy sobie o tym, że jest taka teoria synchroniczności, że jeżeli widzimy często godzinę 11:11, to znaczy właśnie, że albo mamy jakąś wiadomość od naszych opiekunów duchowych, albo może to oznaczać też, że jesteśmy na właściwej ścieżce naszego rozwoju duchowego i jesteśmy tak jakby zsynchronizowani z planem naszej duszy. To wszystko sprawia, że liczba 11 jest tutaj bardzo interesująca. Liczba 11 związana jest z jedną z kart z Wielkich Arkan i jest to karta żądzy. Ta karta jest związana ze znakiem lwa i u naszego księcia też jest bardzo dużo wpływu energii znaku lwa. Karta żądzy oznacza odwagę, siłę,
podążanie za naszą pasją bez żadnych zahamowań. Jest to takie angażowanie się w życie w pełni. Na tej karcie też jest przedstawiony lew, natomiast ten lew przeszedł pewną transformację. Na karcie księcia buław widzimy lwa jeszcze w normalnej takiej postaci, do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni. I więcej o tym lwie z karcie żądzy dowiecie się z filmu o tej karcie, który powstanie niedługo. Natomiast na razie chciałam tylko wspomnieć o tej karcie, ponieważ łączy się jej znaczenie bardzo ładnie z charakterem naszego księcia. Przyjrzyjmy się teraz tej uskrzydlonej lwiej głowie, która zwieńcza jego koronę. Tutaj w środku jest lwia głowa i ona jest otoczona tymi wielkimi skrzydłami. Możemy to sobie porównać do korony naszej królowej buław, która miała w tym miejscu uskrzydlony dysk. Był to dysk słoneczny i skrzydła w jej koronie są dużo mniejsze, ponieważ nasz książę związany jest z żywiołem powietrza. Więc tutaj skrzydła mogą być bardziej rozpostarte, te skrzydła mogą być u niego większe. W jego koronie mamy głowę lwa zamiast słonecznego dysku, ponieważ on reprezentuje sobą nie tyle energię słoneczną, co bardziej energię znaku lwa, który jest rządzony przez słońce. Przyjrzyjmy się temu, co jeszcze możemy tutaj zobaczyć w górnej części karty. W cytacie, o którym wspomniałam, powiedziane było, że jest tutaj kurtyna płomieni, która rozpościera się z tych skrzydeł. I ta kurtyna płomieni wygląda na to, jakby go chroniła. Ona rozpościera się w górę i tworzy tak jakby dach jego rydwanu, ale rozpościera się ona też w dół, tworząc tak jakby jego płaszcz. Widzimy tutaj, że ta energia ognia wspiera go i chroni go w pewien sposób. Widzimy tutaj też, że on łączy w sobie elementy z karty Królowej Buław, gdzie mamy też tą promienistą koronę i uskrzydlony dysk, który ją zwieńcza. Mamy tutaj też elementy z karty Rycerza Buław, czyli tą pelerynę ognistą. Ten płaszcz był tutaj zupełnie poza kontrolą, on się rozlewał na wszystkie strony. Natomiast nasz książę ma płaszcz, w którym płomienie są bardziej zorganizowane. I to przypomina nam płomienie z karty Królowej Buław, gdzie też właśnie ona tą energię ognia miała pod kontrolą. Dlatego możemy też stwierdzić, że nasz książę tą ognistą energię kontroluje. Tutaj nie ma chaosu, on dokładnie wie, co robi. Jeżeli policzymy sobie te płomienie, które tu się znajdują nad jego głową, jest ich 29. 29 jest związane z księżycem, ponieważ miesiąc księżycowy ma około 29 dni. Jest tutaj w tej karcie wpływ energii lunarnej, który jeszcze zobaczymy w innych przykładach. Chciałam tu jeszcze wspomnieć o tym, że 29 może być zarówno związane z Wenus, ponieważ 29 to liczba atomowa miedzi, a miedź jest metalem Wenus. I możecie sobie pomyśleć tutaj, że no teraz to już trochę jest naciągane, ale pamiętajmy o tym, że w tej talii mamy nie tylko wpływy i symbolikę astrologiczną, ale też alchemiczną. Jeżeli już jesteśmy przy liczeniu płomieni, to policzmy sobie też płomienie, które znajdują się tutaj w jego płaszczu. Tych płomieni jest tutaj 18 i liczba 18 związana jest ze słowem haj, o którym opowiadałam w moim filmie o Asie Buław. I to słowo oznacza żywy albo żyjący. To jest bardzo ważne słowo, które jest używane jako znak taki na szczęście. Dużo jest biżuterii na przykład produkowanej z takim słowem. Przypomnijmy sobie teraz, jak wyglądał As Buław. Tutaj w tle tej karty mieliśmy zielone błyskawice. Tych błyskawic jest właśnie 18, stąd to połączenie. I te błyskawice symbolizują potęgę kreacji żywiołu ognia.
Jest jeszcze jeden element karty, który jest związany z tą kreatywną energią ognia. Tutaj z przodu rydwanu widzimy koło promieniujące płomieniem, które było wspomniane wcześniej w cytacie. Widzimy tutaj strzelające w górę płomienie, a pod spodem rydwanu jest taki zielony element. To też jest część tego koła. I tutaj mamy siedem płomieni. Siedem oczywiście oznacza sefirę Necach, która jest związana z planetą Wenus i z kolorem zielonym. Necach jest tutaj symbolem tej kreatywnej energii, która napędza go do przodu. Jeżeli spojrzymy sobie, gdzie ta sefira jest na drzewie życia, w tym miejscu jest właśnie siódma sefira Necach, związana z Wenus i z kolorem zielonym, także ten kolor zielony, który widzimy w karcie Księcia Buław, jest związany właśnie z tą sefirą. Necach oznacza wieczność. Ta sefira jest związana ze zwycięstwem, z wytrzymałością, z cierpliwością i z podążaniem za swoją pasją. Ostatnia grupa płomieni, jaką sobie dzisiaj policzymy, znajduje się tutaj. Tutaj na dole karty jest 9 płomieni. 9 jest związane z sefirą Jesod i z energią Księżyca. Także widzimy tutaj kolejny wpływ energii lunarnej w tej karcie i zobaczymy więcej tego wpływu, jak przejdziemy do dekanatów, którymi rządzi książę. Ale spójrzmy teraz na to, że tutaj na dole mamy energię księżycową i na górze karty też mieliśmy wpływ księżyca. Także możemy w pewien sposób zobaczyć, jak ta energia lunarna ochrania go. Możemy powiedzieć, że on jest okrążony tą energią księżyca, która mu pomaga, wspiera go i chroni go na jego ścieżce. Teraz przyjrzymy się tej pieczęci, którą on tutaj ma na swojej piersi. Powinniście pamiętać ten znak, widzieliśmy go już w piątce buław, tutaj w samym środku tego dysku słonecznego. To jest pieczęć, której Crowley używał jako swojego osobistego znaku. On nazywał siebie Tomegatherion, co oznacza wielka bestia. I pieczęć ta miała na celu symbolizować połączone moce boskiej energii męskiej i boskiej energii żeńskiej. Jest to bardzo ważny symbol o dużej mocy, dlatego właśnie Crowley używa go, żeby zaznaczyć pewne karty w tej talii. Oznacza on tym symbolem piątkę buław, ponieważ jest ona związana z dekanatem, w którym był jego ascendent. Czyli jest to jego wschodzący dekanat, dlatego ta karta jest dla niego ważna i książę Buław rządzi tą kartą. To jest jedna z trzech kart, które są do niego przypisane, dlatego właśnie też na jego piersi widnieje ten symbol i Crowley bardzo identyfikował się z tą kartą księcia Buław. I zobaczycie to za chwilę, jak przejdziemy do cytatów, że Crowley czasem wspomina o sobie, jak mówi o księciu Buław. Teraz zwróćmy uwagę na to, co nasz książę trzyma w dłoniach. Widzimy tutaj, że w prawej dłoni trzyma on różdżkę Feniksa. Ta różdżka Feniksa jest różdżką mocy i energii. Jest ona związana z oczyszczeniem, z transformacją. Można by powiedzieć, że właśnie tak jak Feniks powstający z popiołów, jest to tego typu transformacja i oczyszczenie. To jest różdżka drugiego adepta w zakonie Złotego Brzasku i reprezentuje ona aktywną i ognistą męską energię. Czyli ta energia jest związana tutaj z tą sefirą Gewura. Zobaczymy sobie za chwilę, w jaki sposób nasz książę też jest związany z tą sefirą, ale chciałam Wam jeszcze dokończyć na temat tej różdżki. Ta różdżka jest między innymi używana w ceremonii, która ma na celu aktywację mocy życiowej i witalnego żaru istnienia. I zaraz zobaczymy sobie, jak to bardzo ładnie łączy się z charakterem naszego księcia. Spójrzmy teraz na to, co on trzyma w drugiej dłoni. Tutaj są lejce tego lwa. Nie można powiedzieć za bardzo, że on je trzyma w dłoni. One są tak bardziej luźno zawieszone na nadgarstku. I oznacza to, że on nie kontroluje tego lwa, to lew prowadzi jego. Lew oczywiście oznacza tutaj jego odwagę,
jego pasję, jego instynkt. Czyli on daje się tym wszystkim swoim instynktom prowadzić i nie chce panować nad nimi, nie chce ich kontrolować. Chce, żeby one były wolne i one wskazują mu drogę. Mam dla Was teraz cytat, który opowie nam trochę o charakterze naszego księcia. Cechy moralne odpowiednie dla tej figury to zwinność i siła. Czasem jest skłonny działać pod wpływem impulsu, czasem jest łatwo zwodzony przez wpływy zewnętrzne, czasem, szczególnie w drobiazgach, pada ofiarą niezdecydowania. Często jest brutalny, szczególnie w wyrażaniu opinii, ale niekoniecznie zgadza się z opinią, którą tak stanowczo wyraża. Prezentuje mocne założenie dla samego faktu jego prezentacji. W rzeczywistości bardzo ciężko mu zdecydować się, co myśli na dany temat, ale zawsze widzi obie strony każdego problemu. Widzimy tutaj w tym cytacie jego cechy wspólne z rycerzem i z królową, ponieważ oni wszyscy są związani z energią ognia, więc każde z nich będzie w pewien sposób porywcze, skłonne do działania pod wpływem impulsu. Oczywiście prezentują oni różne typy przejawiania się takiej energii. U księcia jest tutaj połączenie z energią powietrza. Mamy powiedziane tu, że on jest często brutalny, ale szczególnie w wyrażaniu opinii, ponieważ żywioł powietrza łączy się z naszym intelektem, z naszymi myślami i z wyrażaniem tych myśli. Także właśnie dlatego w ten sposób przejawia się jego ognista energia. On jest bardziej ognisty w kłótniach i on właśnie może wyrażać czasem jakieś kontrowersyjne opinie tylko dlatego, że chce zrobić wrażenie albo może bronić jakiegoś zdania, z którym nie do końca się zgadza, ale chodzi mu tylko o to, żeby wygrać w danej potyczce słownej. I widzimy tu też właśnie, że ciężko mu się zdecydować, ale zawsze widzi obie strony każdego problemu, czyli ma otwarty umysł, jest otwarty na to, żeby zmienić zdanie na jakiś temat i dlatego czasem on sam może nie wiedzieć, co myśli, ponieważ widzi jakby wszystkie strony danej sytuacji i ciężko mu jest się zdecydować, jakie tak naprawdę jest jego zdanie. Spójrzmy teraz na koło dekanatów. Nasz książę Buław znajduje się tutaj, rządzi on ostatnim dekanatem Raka i dwoma pierwszymi dekanatami Lwa. Karty, które są do niego przypisane, to czwórka kielichów, piątka Buław i szóstka Buław. Każdy książę w tej talii jest związany z czwórką, piątką i szóstką, co oznacza, że na drzewie życia będą oni wszyscy w tym miejscu. Tutaj jest trójkąt etyczny. I jest tu Chesed, Gewura i Tiferet. Przez to właśnie będą mieli oni zawsze tendencję do zmienności, ponieważ tutaj zawsze muszą dokonać jakiegoś wyboru, muszą znaleźć w sobie równowagę, która związana jest z Tiferet. Natomiast Chesed związana jest z zasadami, z obowiązującymi zasadami i z panującym prawem. Gewura z drugiej strony związana jest z przeciwstawianiem się tym zasadom. Gewura jest rebelią przeciwko jakiemuś ustalonemu porządkowi. Także między podążaniem za zasadami i między rebelią przeciwko nim oni muszą znaleźć w sobie równowagę, którą jest Tiferet. Oczywiście nie pomaga im to, że wszyscy są związani z żywiołem powietrza, który jest bardzo zmienny. Także zależnie od tego, w jakim dworze oni się znajdują i z jakim żywiołem są jeszcze związani oprócz powietrza, to pokaże nam, jak oni sobie radzą, lepiej lub gorzej, ze znalezieniem tej równowagi. Ale każdy z nich właśnie będzie do takiej równowagi dążył. Nasz książę radzi sobie tutaj dosyć dobrze, ponieważ Tiferet związana jest ze Słońcem, a on ma bardzo duży wpływ energii znaku Lwa, który jest rządzony przez Słońce. Także on jakby ma taką naturalną zdolność do odnalezienia takiej równowagi, co nie znaczy, że nie będzie miał z tym problemów czasami, ale będzie mu tutaj dużo łatwiej to osiągnąć niż innym.
Spójrzmy jeszcze raz, jak to wygląda na kole dekanatów. Możemy tutaj zobaczyć, że nasz książę rządzi czasem od 12 lipca do 11 sierpnia. I ten ostatni dekanat raka, który tutaj widzimy, ma właśnie wpływ na niego tej lunarnej energii. Ten dekanat daje mu tą ochronę od księżyca, którą widzieliśmy w symbolice karty. Są tutaj oczywiście też dwa dekanaty lwa. W znaku lwa swoją egzaltację ma planeta Uran. Ta planeta związana jest z rebelią, z indywidualnością i z potrzebą może nawet ekscentryczności trochę czasem. Także widzimy też, jak w jego charakterze będzie się przejawiać ten wpływ energii Urana z tych dwóch dekanatów. W znaku raka egzaltację ma Jowisz i Jowisz daje mu taki kręgosłup moralny. Jowisz jest związany z podążaniem za zasadami i u niego będzie się to przejawiać w ten sposób, że wewnętrznie on jest osobą bardzo prawą, czyli on chce zawsze sprawiedliwości, aczkolwiek nie zawsze jego poczucie sprawiedliwości będzie się wiązało z podążaniem za oficjalnymi zasadami, które panują na świecie. Spójrzmy sobie teraz na karty, którymi rządzi nasz książę. I pierwsza z tych kart to czwórka kielichów, czyli mamy tutaj właśnie księżyc w znaku raka. Ta karta oznacza stabilność w emocjach, ale jest też tutaj pewne znudzenie. To, co mamy, nie daje już nam szczęścia. Możliwe, że jest tutaj trochę zbytnie skupienie na potrzebach materialnych i zaczynamy lekceważyć to, co jest wokół nas. Nie doceniamy tego, co już mamy i chcemy podążać za czymś nowym. Kolejną kartą jest piątka buław. Tutaj mamy tematy takie jak konkurencja, kłótnie, może to być też walka wewnętrzna w nas. Pojawiają się tu problemy w relacjach, takie ogólne niezadowolenie z sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Może tutaj też się pojawiać taka potrzeba konkurencji z innymi, potrzeba wykazania się i udowodnienia swoich racji. Ostatnią kartą, którą rządzi nasz książę, jest szóstka buław. Tutaj w szóstce jest przedstawiona energia Jowisza w znaku lwa. Czyli mamy tutaj kolejny element wpływu Jowisza i w tle tej karty widzimy ten kolor fioletowy. To jest energia księżycowa poprzez sefirę Jesod. Szóstka buław to jego połączenie z Tiferet i tutaj jest właśnie jego dostęp do tej harmonijnej energii. Szóstka buław oznacza zwycięstwo, sukces, rozwój duchowy. Tutaj jest właśnie harmonia i sława. Jest tutaj też jego tendencja do pokazania się, do bycia ważnym i jakby jego potrzeba bycia widzianym i docenianym. Czyli on z dobroci serca robi pewne rzeczy, które uważa, że powinien zrobić, ale chce też, żeby ktoś to zauważył, chce zostać doceniony za to, co robi. Mam teraz dla Was kolejny cytat, który pokaże nam głębiej jego charakter. W esencji jest sprawiedliwy, ale zawsze czuje, że sprawiedliwości nie da się osiągnąć w świecie intelektu. Jego charakter jest szlachetny i wielkoduszny, może być ekstrawaganckim samochwałą, cały czas po cichu śmiejąc się z obiektu swoich przechwałek, jak i z samego siebie. Ma romantyczne podejście, szczególnie w sprawach historii i tradycji, aż do przesady i lubi przygotowywać skomplikowane, praktyczne żarty. I widzimy tutaj właśnie elementy szóstki buław, czyli wpływ Jowisza w esencji jest sprawiedliwy i jego charakter jest szlachetny i wielkoduszny, także ma bardzo dobre serce, ale z drugiej strony ma też tendencję do ekstrawagancji, do bycia samochwałą. I widzimy tutaj, jak złożony jest jego charakter, ponieważ pomimo tego, że on jest samochwałą, to cały czas po cichu śmieje się sam z siebie. Jego poczucie humoru sprawia, że on nie traktuje siebie tak bardzo poważnie. Czyli nawet jeżeli się przechwala i nawet jeżeli chce, żeby inni ludzie widzieli, jaki on jest wspaniały,
to jest to też zrobione z pewnym dystansem do siebie. Jest tu też powiedziane o tym, że on lubi praktyczne żarty, czyli może on w pewien sposób żartować z innych ludzi, może to być widziane jako naśmiewanie się z kogoś, aczkolwiek z jego perspektywy zawsze on ma dobrą intencję, ponieważ jest szlachetny i wielkoduszny, więc nigdy nie chciałby kogoś skrzywdzić celowo, natomiast może to być odbierane w negatywny sposób. I o tym właśnie jest następny cytat, który mam dla Was. Jego poczucie humoru jest nienasycone i może sprawiać, że jest on widziany jako tajemnicza figura, wzbudzająca bezpodstawny strach u ludzi, którzy nie wiedzą o nim nic poza jego imieniem, symbolem grozy. Spowodowane jest to wpływem ostatniego dekanatu raka na tą kartę. I tutaj widzimy właśnie, że Crowley może mówić o samym sobie w tym cytacie, ponieważ mamy tutaj wspomniane, że jego imię jest symbolem grozy. On sam przyjął dla siebie właśnie to imię Thaumegatherion, które oznacza wielką bestię, i może przez ten cytat dawać nam do zrozumienia, że jego charakter związany jest z księciem buław. Więc nie wszystko, co on robi i sposób, w jaki on przedstawia siebie, może być pewnego rodzaju grą. Może być to związane z jego nienasyconym poczuciem humoru i daje on też nam znać tutaj, że on nie zawsze siebie traktuje poważnie. Warto tutaj też wspomnieć o tym, że wszyscy oświeceni ludzie mają tak jakby to samo poczucie humoru. Jeżeli zwrócicie na to uwagę, w jaki sposób wypowiadają się hinduscy guru albo oświeceni mistrzowie buddyzmu, można zauważyć w ich podejściu takie właśnie poczucie humoru, tak jakby oni znali jakiś żart, którego reszta z nas jeszcze nie rozumie do końca. I myślę, że wiąże to się z tym, że jeżeli ktoś już dostąpi oświecenia, to zaczyna widzieć rzeczywistość w zupełnie inny sposób i wszystko zaczyna być zabawne. Nie jesteśmy już wtedy w stanie traktować tak zupełnie poważnie tego, co się dzieje tutaj w naszej codzienności. I oczywiście nie mam tutaj na myśli tego, że nasz książę Buław już jest oświecony, ale na pewno jest on na drodze do oświecenia. Przejdźmy teraz do kolejnego cytatu, który pozwoli nam odkryć więcej o charakterze naszego księcia. Jedną z jego największych wad jest duma. Podłość i małostkowość ma w najwyższej pogardzie. Jego odwaga jest fanatycznie silna, jego wytrzymałość niespożyta. Zawsze walczy z przeciwieństwami i zawsze na dłuższą, a nawet bardzo długą metę wygrywa. Jest tak głównie ze względu na jego niesamowitą zdolność do pracy, którą wykonuje dla niej samej, bez pożądania rezultatu. Jeżeli pamiętacie to sformułowanie, pożądanie rezultatu, to było w opisie dziesiątki buław. Także mieliśmy tam powiedziane, że ta wola, która nie zrozumiała niczego poza swoim nudnym celem, swoim pożądaniem rezultatu, pożre siebie samą w pożodze tego, co przywołała. Czyli widzieliśmy tam, że bez duchowości materia musi zawsze zostać zniszczona, zaprasza do siebie to zniszczenie wtedy. Także tutaj u niego jest powiedziane, że on wykonuje tą pracę dla samej pracy. Czyli on nie ma pożądania rezultatu, dlatego właśnie może osiągnąć wszystko, co sobie zaplanował, pomimo tego, że walczy zawsze z przeciwieństwami, zawsze wygrywa, aczkolwiek czasem zajmuje mu to bardzo długo. Ale tutaj właśnie przydaje się jego wytrzymałość, ta niespożyta wytrzymałość, którą ma on w swoim charakterze. Także widzimy tutaj bardzo pozytywne cechy jego charakteru. I teraz w kolejnym cytacie zobaczymy zupełnie drugą stronę jego charakteru, tak jakby stronę jego cienia. Kiedy ta karta jest źle ustawiona, jego charakter nikczemnieje.
Każda z cech wspomnianych wyżej zaczyna pojawiać się w swojej przeciwności. Jest w nim wielkie okrucieństwo, częściowo z sadyzmu, a częściowo z gruboskórności, powstałej z obojętności i w pewnym sensie z lenistwa. Więc może on też być nietolerancyjny, uprzedzony i próżny, przede wszystkim dlatego, że oszczędza mu to kłopotu. Ponadto może on być pustym samochwałą i wielkim tchórzem. Widzimy tutaj bardzo negatywną stronę jego charakteru, ale zaznaczone jest w tym cytacie, że przejawia się to tylko wtedy, kiedy ta karta jest źle ustawiona. Mamy wtedy przeciwieństwo jego normalnych cech i pojawia się tutaj właśnie ta tendencja do okrucieństwa, gruboskórności, obojętności i uprzedzeń, nietolerancji, tego typu negatywnych cech. I trzeba tu pamiętać o tym, że on jest bardzo pozytywną kartą, jest to bardzo pozytywny charakter, ale tak samo jak w innych figurach z Dworu Buław, ta ognista energia nadaje każdemu z tych charakterów tendencji do wybuchowości, tendencji do okrucieństwa. On jest charakterem bardzo zharmonizowanym, także u niego jakby najmniej będzie się to przejawiać, ale nie możemy zapominać o tym nawet w jego karcie. Teraz opowiem Wam trochę o tym, jak można interpretować tą kartę w czytaniach. Jeżeli ta karta w rozkładzie pojawia się jako działanie, będzie to działanie odważne, to jest podążanie za naszymi celami, angażowanie się w pełni w życie. Ta karta oznacza też rozwój osobisty, bardzo często się pojawia w tym kontekście. Jeżeli ta karta oznacza osobę, jest to ktoś pełen pasji, pewny siebie, bardzo kreatywny, z poczuciem humoru. Ta osoba osiąga to, co sobie zaplanuje, przez wysiłek i dyscyplinę. Jest to ktoś szlachetny, szczodry, odważny. Ta osoba zdecydowanie żyje pełnią życia. To będzie też ktoś, kto nienawidzi podłości i małostkowości. Czasem może mieć tendencję do bycia próżnym, leniwym, może mieć problemy z podjęciem decyzji i może się tu też pojawiać tendencja do kłócenia się o swoją rację z innymi, nawet jeżeli on sam nie wierzy w to, do czego chce kogoś przekonać. Także może być tutaj taka tendencja do kłótni tylko po to, żeby wygrać tą kłótnię, żeby poczuć się lepszym. Może też tutaj pojawiać się tendencja do okrucieństwa i trzeba tutaj na to uważać w charakterze tej osoby. Nie będzie tutaj dużej tendencji w tym kierunku, ale zawsze jest to pewne ryzyko u wszystkich ognistych charakterów z Dworu Buław. Jeżeli pomyślimy sobie o tym, jaką postacią w filmie mógłby być nasz książę Buław, to pojawiają się tutaj takie postaci jak Indiana Jones, James Bond, Iron Man. Czyli wszystkich ich łączy to, że mają oni bardzo silny kręgosłup moralny, ale robią wszystko na swój sposób. Czyli nie postępują według zasad, które obowiązują nas wszystkich, oni raczej postępują poza zasadami, aczkolwiek mają taki swój kodeks moralny, mają swoje własne poczucie moralności, z którego nigdy nie zrezygnują. Łączy też ich poczucie humoru i takie jakby nietraktowanie siebie w pełni poważnie. Oni potrafią z siebie też żartować czasem. Takie poczucie humoru i ich optymizm pozwala im czasem wydostać się z tarapatów, w których się znajdują. I to właśnie sprawia, że oni nigdy się nie poddają. Oni będą zawsze dążyć do tego, co uważają za słuszne, ale jest też właśnie w ich charakterze element ekstrawagancji i samochwalstwa, ponieważ oni lubią być widziani jako bohaterzy, pomimo tego, że mogą z tego żartować. Ale mimo wszystko jest w nich właśnie ta część związana ze znakiem lwa, która chce być widziana i podziwiana. Oczywiście nie musi to być koniecznie bohater kina akcji albo filmu przygodowego. Myślę, że warto tutaj dodać też kilka postaci z prawdziwego życia, ponieważ nasz książę Buław jest osobą bardzo kreatywną. Także myślę, że warto tutaj dodać kilku artystów do dopełnienia jakby tego archetypu postaci.
Więc archetyp ten mogą wypełniać też artyści tacy jak Salvador Dali, Andy Warhol i Karl Lagerfeld. I oni wszyscy mają wspólną cechę możliwości stworzenia takiej postaci, w którą oni się wcielają w życiu publicznym. I oczywiście ta persona jest zgodna z ich charakterem, ale jest tak jakby bardziej ekstrawagancka, jest głośniejsza i większa niż ich normalny charakter. Także mają oni też wszyscy poczucie humoru i też mają tą wspólną cechę korzystania z życia, jakby życia w pełni. Jeżeli pomyślimy o tym, jaki zawód mógłby wykonywać nasz książę Buław, może być to osoba, która wykonuje jakiś zawód kreatywny, czyli na przykład może to być artysta, może to być aktor, ktoś pracujący na przykład w branży mody albo w branży filmowej. Zawsze będzie to jednak osoba, która chce być sławna, czyli jest to osoba kreatywna, ale chce też, żeby ludzie ją podziwiali za tą kreatywność i za to wszystko, co robi. Także to nie będzie nigdy artysta, który po prostu chce się skupić na swojej sztuce i pracować gdzieś z dala od ludzi. Nie, to zawsze będzie artysta, który też chce być celebrytą, który lubi się pojawiać w telewizji, lubi udzielać wywiadów. I oczywiście nie znaczy to, że każda osoba, która jest związana charakterem z tą kartą, będzie wykonywała jeden z tych zawodów, ale będzie tutaj zawsze taka potrzeba bycia widzianym i potrzeba bycia docenionym. Jeżeli ta karta pojawia się w rozkładzie jako partner albo potencjalny partner, to jest osoba pewna siebie, pełna pasji, on ma świetne poczucie humoru, jest bardzo lojalny, bardzo wielkoduszny, ale też może on mieć problemy z podjęciem decyzji i może nie chcieć zobowiązań. Także w długoterminowym związku może się tutaj pojawić lekceważenie partnerki albo partnera. On może być skupiony bardziej na sobie i musimy oczywiście pamiętać tutaj o jego tendencji do okrucieństwa i obojętności. I to nie zawsze się pojawi, ale musimy jakby uważać na to i mieć to na uwadze cały czas. Także na samym początku możemy się bardzo jakby zauroczyć jego osobowością, i możemy go widzieć w zupełnie innym świetle. I dopiero po jakimś czasie zaczniemy zauważać te bardziej negatywne cechy jego charakteru, co oczywiście nie oznacza, że nie możemy być w stałym związku z taką osobą. Tacy ludzie też mają stałe związki i chodzi tutaj po prostu o jak najlepsze dobranie się charakterów między partnerami. Jeżeli ta karta pojawia się w czytaniu jako rada, trzeba tutaj pozwolić swojej pasji się poprowadzić. Chodzi tu o to, żeby podążać za tym, czego chcemy, za naszymi celami w życiu i jakby chwytać odważnie to, co życie nam przynosi. Ta karta jako rada oznacza nie bój się walczyć o to, czego chcesz i to jest dobry moment na rozwój osobisty. Jeżeli ta karta pojawia się w czytaniu jako przeszkoda, warto się zastanowić, czy nie mamy czasem tendencji do próżności i do samochwalstwa. Trzeba sobie pomyśleć, czy to, co osiągamy w życiu, nie jest czasem kosztem kogoś innego i czy nie jesteśmy zbytnio skupieni na sobie. Czasem warto odsunąć się z jakiejś sytuacji i pozwolić innym osobom się wykazać, bo nie zawsze wszystko musi być skupione na nas. Warto też zadać sobie to pytanie, czy doceniamy to, co już mamy w swoim życiu, czy nie jest tak, że gonimy za czymś nowym, a mamy już bardzo wartościowe rzeczy, które osiągnęliśmy, albo wartościowych ludzi wokół siebie, których nie zauważamy, albo których nie doceniamy do końca. Także jeżeli ta karta pojawia się jako przeszkoda, warto się zastanowić nad tymi rzeczami i zobaczyć, jak w lepszy sposób możemy współpracować z ludźmi wokół siebie i jak bardziej możemy docenić to, co już jest w naszym życiu. To już wszystko na dziś. Dziękuję bardzo, że byliście tu ze mną. Pamiętajcie o tym, żeby polubić ten film i zasubskrybować mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Spotkamy się już niedługo w kolejnym filmie o księżniczce Buław. I ten film zakończy naszą podróż przez dwór Buław. Będziemy mogli w końcu przejść do kielichów.
Także dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i do zobaczenia.